Cześć, witajcie w nowym filmie. Kiedy rezerwujesz wakacje, zazwyczaj upewniasz się, że nie wybierasz miejsca, w którym jest niebezpiecznie. Przynajmniej tak myśli większość ludzi. Ale niektórzy faktycznie lubią odwiedzać miejsca, które wiążą się z pewnymi emocjami. Mimo to nie polecałbym jechać do następujących 10 miejsc z tego filmu. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 10. W świętej dolinie Inków w Peru znajduje się ruina zwana Naupa Iglesia, o której uważa się, że została zbudowana 1000 lat temu z technologią daleko poza naszym zrozumieniem. Miejsce to można znaleźć w peruwiańskich Andach w pobliżu Cusco. Geometria pokazuje głębokie zrozumienie astronomii i wibracji. Geometria ta jest nawet kojarzona z wielkimi piramidami w Egipcie. Zgodnie z tradycją andyjską, Naupas są mieszkańcami świata duchów. Spotkanie z nimi uważane jest za niezwykle niebezpieczne. Więc to, co jest tak dziwnego i niebezpiecznego w Iglesii Naupa, leży wewnątrz. Kiedy po raz pierwszy wchodzisz do środka, czujesz dziwną i niewytłumaczalną energię. W bocznej ścianie tysiącletniej jaskini wyryta jest tak zwana Brama Wymiarów, skierowana w stronę Drogi Mlecznej. Zgodnie z legendą, najpierw przez bramę przechodzi ciało, a następnie dusza. Numer 9. Wyspa Komodo jest jednym z ostatnich miejsc na Ziemi, w których chcielibyście się znaleźć. Ale dlaczego? Ponieważ jest ona pełna setek największych jaszczurek świata, waranów z Komodo. Osiągają one długość ponad 3 metrów i wagę 170 kg. Do tego potrafią wspinać się na drzewa, biegać z prędkością ponad 20 km na godzinę i zjadać do 80% masy swojego ciała podczas jednego posiłku. Ich zęby są szczególnie ostre, a ich ślina jest trująca. Jest to więc powód, dla którego lepiej nie odwiedzać tej wyspy. Ale jeśli już chcesz to zrobić, bądź bardzo ostrożny. 31-letni mężczyzna o imieniu Mohamed, który mieszkał na wyspie, postanowił wejść na teren, gdzie znajdowały się warany z Komodo, aby zerwać trochę owoców z drzew. Warany czekały na niego jak sępy, aż spadł z drzewa. Myślę, że możesz zgadnąć, co stało się potem. Numer 8. Czy kiedykolwiek w dzieciństwie baliście się ruchomych piasków? Następna rzecz, którą wam pokażę, jest 10 razy gorsza. W rzeczywistości, kiedy wejdziesz na tę szczególną plażę błotną, w Turngay Arm na Alasce, może to być ostatnia rzecz, jaką zrobisz. Na pierwszy rzut oka może wyglądać nieszkodliwie. W czasie odpływu to zwykła plaża, ale kiedy przychodzi przypływ, jest bardzo niebezpieczna. Każdy, kto nadepnie na błoto w niewłaściwym momencie, utknie. Plaża zawiera muł przypominający ruchome piaski, który im bardziej się poruszasz, tym bardziej się zapadasz, aż w końcu utkniesz. Potrzeba dosłownie ekip ratowników, aby kogoś wyciągnąć. Ale nawet wtedy przeżycie nie jest gwarantowane. Numer 7. Sterkfontein to jaskinia znajdująca się na południu od Johannesburga w RPA i jest uważana za bardzo niebezpieczną. Jaskinia ta znana jest z ogromnej ilości skamielin ludzi i zwierząt. Jednym z odkryć, na które natrafili naukowcy, była licząca 2,3 miliona lat skamielina Australopithecus africanus, wymarłego humanoida, któremu nadano imię Pani Ples. Kiedy stało się to wiadome, kilku naukowców postanowiło udać się do jaskini, aby ją zbadać, ale natrafili na niebezpieczny problem. Aby wejść do pewnej części jaskini, trzeba przejść 60 metrów pod ziemią, gdzie średnia temperatura wynosi około 18 stopni Celsjusza. W końcu dojdziesz do wody, która prowadzi do podziemnych korytarzy i basenów, gdzie łatwo się zgubić. Numer 6. W 1945 roku, podczas II wojny światowej, grupa setek japońskich żołnierzy została uwięziona na wyspie Ramre w Zatoce Bengalskiej. To, co tu zastali, znane jest jako jedno z najbardziej przerażających wydarzeń w historii. Brytyjskie wojska otoczyły Japończyków z jednej strony, a żeby dostać się na drugą stronę, na drodze stanęło bagno. Japończycy postanowili przez nie przejść, ale to, co tam znaleźli, to gigantyczne krokodyle słonowodne. Niektóre z nich miały nawet 6 metrów wielkości i były niezwykle agresywne. Według opowieści, żołnierze próbowali ukryć się w bagnie, gdzie czaiły się krokodyle. Uważa się, że ponad 500 japońskich żołnierzy nie przeżyło. Ponadto na wyspie roi się od jadowitych węży i skorpionów. Nie jest to raczej wyspa, którą chcesz odwiedzić. Numer 5. Park Narodowy Yellowstone to obszar w Stanach Zjednoczonych, gdzie od około 650 tysięcy lat drzemie ogromny wulkan. Jednak na tym terenie znajduje się również szlak, który służy do wędrówek.
Obszar ten nazywa się Pelican Valley i chociaż może wyglądać świetnie na kemping, to w rzeczywistości nie jest. Szlaki są częściej zamknięte niż otwarte z powodu dużej aktywności niedźwiedzi. Żyją tu niedźwiedzie grizzly, które są bardzo niebezpieczne. Ponadto mogą one osiągać wagę 800 kg. Potrafią też biegać z prędkością 55 km na godzinę. Jeśli więc natkniecie się na matkę z młodymi, nie będziecie w stanie uciec. Niedźwiedzie grizzly są również bardzo silne. Tak więc Pelican Valley nie jest tak miłym miejscem na biwakowanie, jak mogłoby się na początku wydawać. Numer 4. W amerykańskim stanie Floryda znajduje się park kempingowy i park nurkowy o nazwie Vortex Spring. Jeśli chcesz tu zanurkować, szybko natkniesz się na znak z napisem Ponury Kosiarz. Znak ten mówi: zapobiegnij swojej śmierci, nie idź dalej. W tej jaskini nie ma nic, za co warto by było umrzeć. Ostatni raz, kiedy mierzono podwodną jaskinię, wynosiła ona 500 metrów. Uważa się jednak, że prawdopodobnie jest ona znacznie większa. Na głębokości 94 metrów zainstalowano stalowe ogrodzenie, aby ludzie nie zapuszczali się dalej. A jednak ludzie to robią. Mówi się, że ponad 13 nurków nie znalazło drogi powrotnej. Im głębiej się schodzi, tym bardziej niebezpiecznie się robi. W dodatku są tam wąskie miejsca, przez które ledwo można przepłynąć. Mówi się, że podwodna jaskinia jest tak gigantyczna, że nigdy nie udało się odnaleźć nurków, którzy się tu zgubili. Numer 3. Wyspa Skellig Michael, położona u zachodnich wybrzeży Irlandii, to fascynujące miejsce. To właśnie tam kręcono sceny z filmu Gwiezdne Wojny, Przebudzenie Mocy i Ostatni Jedi. Jednak to, czego wielu ludzi nie wie, to fakt, że wyspa jest o wiele bardziej niebezpieczna, niż im się wydaje. Na wyspie znajduje się klasztor, który pochodzi z VII wieku i jest zbudowany 218 metrów nad poziomem morza. Jest tylko jeden sposób, aby się tam dostać. W tym miejscu zaczyna się robić trudno, a nawet niebezpiecznie. Droga na szczyt wyspy składa się z ponad 600 nierównych stopni. Ścieżki są wązkie i strome, a jeśli się poślizgniesz lub potkniesz, to koniec. Wyspa otrzymała wiele skarg i ostrzeżeń, aby zamontować poręcze. Z tego, co udało mi się dowiedzieć, do tej pory nie zostało to zrobione. Niestety jest wiele osób, które znalazły się zbyt blisko krawędzi i spadły w dół. Numer 2. Położone w południowej części Uralu w Rosji jezioro Karaczaj znane jest jako najbardziej niebezpieczne jezioro na świecie. Dzieje się tak, ponieważ było ono wykorzystywane przez Związek Radziecki do budowy obiektów broni jądrowej. Od 1951 do 1953 jezioro służyło jako wysypisko śmieci, a do 1990 miejsce to było nawet utrzymywane w tajemnicy. W latach 50. obszar ten dotknęły również inne katastrofy, które spowodowały skażenie odpadami radioaktywnymi. Poziom radioaktywności można porównać do Czarnobyla, a nawet Hiroshimy. Szacuje się, że będzie on niebezpieczny jeszcze przez setki lat. Nawet stanie w pobliżu jeziora jest bardzo niebezpieczne, ponieważ będziecie narażeni na wysoki poziom promieniowania. Numer 1. Góra Merapi to wulkan w Indonezji, który jest częścią dużego obszaru wokół Oceanu Spokojnego, który składa się z około 17 tysięcy wysp i ponad 130 aktywnych wulkanów. Szacuje się, że co 5 do 10 lat dochodzi do erupcji wulkanu, co powoduje konieczność ewakuacji setek tysięcy ludzi. Jeśli mieszkacie w pobliżu wulkanu Merapi, powinniście być zawsze przygotowani. Ostatnia duża erupcja miała miejsce w 2010 roku, kiedy zginęło 347 osób, a ponad 2000 musiało się ewakuować, aby uciec przed chmurami gorącego popiołu. Jak myślicie, jakie jest najbardziej niebezpieczne miejsce na Ziemi? Dajcie nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.